Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym wyjaśnić, na czym polega analiza składniowa zdania złożonego. Pokażę kolejne czynności, które pozwolą dokonać tej analizy w sposób w miarę prosty. Zacznijmy od wypowiedzenia. Jutro pojadę do babci, która mieszka nad morzem. Aby zacząć jakąkolwiek analizę składniową zdania, musimy upewnić się, że jest to zdanie, czyli zawsze pierwszym naszym krokiem jest wyszukanie orzeczeń. Popatrzmy na to wypowiedzenie. Tutaj mamy dwa orzeczenia. Co zrobię? Pojadę i co robi? Mieszka. W tym momencie jestem już pewna, że mam do czynienia ze zdaniem i to zdaniem złożonym, ponieważ mam dwa orzeczenia. Kolejnym krokiem jest podział zdania na zdania składowe. Tego podziału dokonujemy stawiając kreskę na przecinkach i przed spójnikami. Tutaj mamy jeden przecinek, stawiamy kreskę i mamy podzielone zdanie na dwa zdania składowe. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy w każdej wydzielonej przez nas części zdania znajduje się orzeczenie. Jest to bardzo ważna czynność, ponieważ zdarza się, że w wydzielonej części orzeczenia nie znajdziemy. Kolejny krok to numerowanie zdań składowych. Numerujemy zawsze od lewej do prawej, czyli pierwsza część otrzymuje numer 1 i kolejna numer 2. Kiedy mam ponumerowane zdania składowe, przechodzę do kolejnej czynności, czyli muszę pomiędzy zdaniami składowymi zadać pytanie. Tutaj sprawa jest w miarę prosta. Mamy część pierwszą. Jutro pojadę do babci. I teraz pytanie, które nasuwa mi się, to do babci. Jakiej? Której? Która mieszka nad morzem? W momencie, kiedy dotarłam do zadania pytań i pomiędzy wszystkimi zdaniami składowymi te pytania udało mi się postawić, mogę przejść do kolejnego kroku. Ale jedna ważna uwaga. Nie zawsze uda nam się zadać pytanie od części pierwszej do części drugiej, czy od części drugiej do części trzeciej. Jeżeli jedynym pytaniem, jakie nasuwa mi się, jest pytanie o czasownik, czyli co robi, co się z nim dzieje, są dwie opcje. Albo nie powinnam zadawać tego pytania, bo przeoczyłam spójnik zdania współrzędnego. Druga opcja jest taka, że muszę spróbować zadać pytanie w drugą stronę, czyli od części drugiej do części pierwszej. Tutaj takiej sytuacji nie mieliśmy, więc możemy przejść do kroku kolejnego, czyli wykonania wykresu i dokonania opisu tego zdania. Jak teraz wykonujemy wykres? Znowu mamy nasze wypowiedzenie. Jutro pojadę do babci, która mieszka nad morzem. To wypowiedzenie zapisuję sobie w postaci kresek, czyli część pierwsza to jedna kreska, część druga to druga kreska. Ponieważ pomiędzy zdaniami składowymi zadałam pytanie i pojawiła się tam strzałka, tę samą strzałkę rysuję sobie teraz pomiędzy moimi kreskami, które symbolizują zdania składowe. W tym momencie grot strzałki pokazuje mi, co powinnam na wykresie zrobić z częścią drugą, czyli z drugim zdaniem składowym. Powinnam przesunąć ją na wykresie niżej. I teraz, patrząc na to, co tutaj mam na prezentacji, wiem już, w jaki sposób powinien wyglądać mój wykres. Czyli zdanie składowe pierwsze zostaje wyżej, zdanie składowe drugie
muszę na wykresie umieścić niżej. Ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ zdanie pierwsze jest najwyżej na tym wykresie, dorysowuję drugą kreskę. Po co? Ponieważ w ten sposób oznaczamy tak zwane zdanie główne. Natomiast jak teraz określić rodzaj zdania, które znalazło się niżej, czyli zdania podrzędnego? Przypominam, że pytanie o nie brzmiało której. To jest pytanie o przydawkę. Więc zdanie drugie w odniesieniu do zdania pierwszego jest zdaniem podrzędnym przydawkowym. W ten sposób udało mi się zrobić wykres zdania złożonego i dodatkowo opis tego wykresu. Jeżeli będziemy te wszystkie czynności wykonywać we właściwej kolejności, nie powinno być problemu ani z wykonaniem wykresu zdania złożonego, ani z wykonaniem opisu tego wykresu. Dziękuję za uwagę.